Witam Państwa serdecznie w Galerii Lufcik w Związku Polskich Artystów Plastyków w Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej 11A. Jest mi bardzo miło otworzyć wystawę tutaj Ani, naszej koleżanki, Ani Łącki. Wystawa trwać będzie prawdopodobnie ze względu na lockdown trzeci do końca miesiąca. Trochę się zmieniły terminy wystaw, bo nie wszyscy artyści, którzy byli zaprogramowani, chcą mieć jednak wystawy, bo dalej są, jak wiecie, zamknięte. No kochani, ale my się nie dajemy. Galerie u nas wszystkie może nie czynne, ale można zawsze przejść po galeriach, obejrzeć tak jak teraz online. Artystka nam odpowie o swoich pracach, bo słuchajcie, temat wystawy jest bardzo ciekawy. Moje podróże, malarstwo. Aniu, zaczynaj, zapraszam Cię, bo obrazów jest tyle, są i olejne, i pastele. Także jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jakieś pamiątki z podróży, prawda? Tak. Dawaj, to są prace, które do których były moje liczne podróże. Ja uwielbiam jeździć. W kraju za granicą. Super. Ponieważ tak również maluję, no więc te musiały zaowocować jakimiś pracami. Tutaj mamy cykl włoski. Przez ostatnie lata wybierałam się do Włoch. To są prace z Neapolu. To jest Neapol. Umrzeć. No więc właśnie z tym umrzeć, no. Nie. Dobrze, może troszkę poczekajmy. Jeszcze tak. Natomiast trzy prace powstały na temat Pompeji, które mnie zafascynowały. No na pewno. Uwielbiam również Chorwację. Też. Jeździłam często do Chorwacji i na tamtej. A na jakiej wyspie byłaś? Byłam praktycznie na wszystkich wyspach. Kochani, i myślę, że dużo z naszych artystów i naszych fanów zwiedziło Chorwację i będzie jeszcze, mam nadzieję, będziemy mogli jeszcze zwiedzać. Może przejdziemy dalej, inny kraj, zobaczymy. Prace chorwackie, dwie po lewej i środkowa. Kiedyś malowałam Chorwację w kolorach żółtych, ale odkąd zetknęłam się z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a potrafią tam deszcze, tak. Deszcze, gradobicie, wiatry, Chorwacja zaczęła tak kojarzyć mi się z czerwienią, z silnymi emocjami, ze zmianami. No, może jakaś miłość tam była? Romans? Romans był w Grecji. Niestety nie ma na ten temat żadnych obrazów. I to było tak bardzo dawno temu. Ale pamiętam. Uwielbiam również góry. Wspinałam się kiedyś, jeżdżę do Zakopanego w zasadzie co roku. A nawet czasami mu się daje kilka razy w roku. I też powstało troszeczkę prac górskich. Tu mamy na przykład ostatniego pobytu w Tatrach. Troszkę padało, nie można było iść wysoko w góry. Chodziło się bardziej po lasach. Ale prace powstają też nie tylko z konkretnych miejsc, powstają też, inspiracją też są prace, znaczy są też spektakle teatralne, czy muzea. Zawsze, gdy jestem w Zakopanem, odwiedzam Galerię Hasiora i zawsze znajduję coś, co mnie zainspiruje. Przy ostatnim pobycie byłam w Atmie na koncercie Szymanowskiego i tutaj na przykład powstały dwie prace z Atmy. A piękne pastele. Tak, to są pastelki. Większość pastelek jest robiona na plenerach, czy w ogóle na wyjazdach, w domu są kończone. Natomiast na maleje to są. Szkicujesz po prostu. I szkicuję, a czasem przywożę już skończone. Super, bo w pasteli to tak, można to uzyskać. W pasteli można, zawsze tam się czas na wyjazdach znajdzie, między zwiedzaniem, czy... Ale przepięknie, ja też bardzo lubię pastele. Można tak dużo szybciej zrobić tą notatkę i właściwie nawet tą czasami właśnie skończyć od razu. Są też prace poświęcone Hasiorowi. Również są prace, które powstały po spektaklach teatralnych, na przykład Kantora. Tam są te dwie malutkie prace czarne.
Tu mamy jeszcze Chorwację. Tu mamy jeszcze namiętno. Chorwację. Tutaj jakaś burza musiała być, słuchaj, bo czuję takie emocje. Tak, tutaj były bardzo silny wiatr, słynny Bora Bora. Myśmy usiłowali wyjść na wzgórze, na jakiś, żeby zwiedzić jakiś zamek, nie dało się. Nie po prostu się nie dało. Ale jakieś zawsze tam ta cepienica będzie właśnie kojarzyła z takim bardzo silnym wiatrem, burzami. Wiesz, w ogóle widzę, że cię najbardziej fascynują pejzaże. Chyba mniej niż ludzie, prawda? Tak. Raczej, bo pejzaż się zmienia, potrafi kilkakrotnie nawet w ciągu dnia się zmienić. I ten nastrój, myślę, że jest to, no to jest bardzo ciekawe. Poza tym ja tutaj jak oglądam twoje obrazy, widzę właśnie w nich różnorakie pejzaże. Człowieka raczej nie. Prawda? Człowieka raczej nie, może tam w tych pompejańskich troszeczkę się pokazali. Natomiast... Raczej to, co zostawił może, bo jak Pompeja, to tak, co zostawił, no tak, człowiek. To, co zostawił, tam były te odlewy ludzi, które bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły. Tych ludzi, których no, śmierć została nagle w takich różnych pozycjach, tak. Tutaj mamy obraz, który powstał po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego. No tak. Który też mnie bardzo, bardzo jakoś poruszyło. To muzeum bardzo piękne. Ale widać tutaj taką właśnie, wiesz, ten nastrój mroczny, grozę po prostu. Gdzieś tutaj to światełko jeszcze w tym, ta nadzieja, bo ludzie walczą. Więc tutaj jest też... I świetnie chwytasz ty właśnie wszystkich swoich pejzażach, bo to jest chwila, Aniu, prawda? Tak. Którą tak. notujesz, prawda, obrazy. To są pewne wrażenia, pewne emocje. I właśnie dla mnie właśnie te obrazy są realistyczne. No tak. Bo zawsze jakaś konkretna emocja, jakieś przeżycie było impulsem. Dla widza być może to już są abstrakcje. Wiesz co, ale ja myślę, że każdy sobie znajdzie, bo wiesz, no, my artyści to pracujemy na emocjach, można powiedzieć, na chwilę, więc każdy, kto przejdzie, ale myślę, że nie tylko artyści, ale również widzowie, mają całe spektrum swojej wyobraźni tutaj. Mogą sobie zawsze coś dopasować tutaj, tak, ze swoich przeżyć, prawda, własne przeżycie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tą wystawę online i Ania również, no tak w tej chwili jest. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości spotkamy się wszyscy razem, bo pamiętam tutaj wernisaże i wystawy, które tętniły życiem, pełna sala była ludzi. Mam nadzieję, że wrócimy. Na razie przekazuję Państwu mnóstwo dobrej energii, nadziei na lepsze jutro. Żegnam Was w tym spotkaniu. I zapraszamy później też na następne wystawy. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.